W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na wsparcie działań z obszaru aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacji przeznaczono ponad 720 milionów euro. W ramach działań realizowanych w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosiliśmy już 30 naborów na projekty. W ramach tych naborów zawarliśmy 195 umów na kwotę 265 milionów złotych. Kwota 265 milionów to tylko wkład Europejskiego Funduszu Społecznego, który wynosi 85%. W ramach tej perspektywy finansowej bardzo istotnym jest, że realizujący projekty również zapewniają wkład własny. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizujemy trzy obszary wsparcia. Pierwszy z nich jest to rynek pracy, drugi to integracja, włączenie społeczne i trzeci to edukacja. W ramach obszaru związanego z rynkiem pracy wdrażamy działania związane z aktywizacją zawodową osób, które znajdują się poza rynkiem pracy bądź na tym rynku pracy, ale mają pewne problemy z utrzymaniem zatrudnienia. Oprócz tego wspieramy rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3. Realizujemy także projekty, które mają wspomóc zdrowie mieszkańców naszego regionu. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji wielu projektów, które między innymi mają na celu przekazanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby, które są zainteresowane rozpoczęciem swojej działalności gospodarczej, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. Tam w zakładce dotyczącej wyników ogłoszonych naborów projektów w działaniu 6.3.1 znajdziemy informacje o tym, gdzie szukać już bezpośrednio wsparcia. Opisaliśmy tam, kto realizuje projekty, kto jest takim operatorem, który udziela dalej dofinansowania właśnie dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wskazaliśmy obszary, na jakich są realizowane konkretne projekty, czy też jakie grupy docelowe są objęte wsparciem, bo musimy pamiętać, że faktycznie ta pomoc nie jest dla każdego. Ta pomoc jest skierowana do osób, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli do kobiet, do osób długotrwale bezrobotnych, do osób z niepełnosprawnościami, do osób o niskich kwalifikacjach i do osób powyżej 50 roku życia. W obszarze edukacji czy też rynku pracy podejmujemy również działania mające na celu zapewnienie opieki nad dzieckiem albo nad dzieckiem w wieku do lat 3 i tutaj mówimy o działaniu 6.4.1 albo nad dzieckiem w wieku od 3 lat w tym wieku przedszkolnym. Tutaj kierujemy się do działania 8.1.1. W ramach tych dwóch działań oferujemy wsparcie, które raz pozwoli małemu dziecku lepiej się rozwijać, mieć szansę na lepszy start w edukacji, a dwa też chcemy pomóc rodzicom, którzy są odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi i którym umożliwienie takiej opieki pomaga w utrzymaniu się bądź wejściu na rynek pracy. W ramach działania 6.4.1, czyli opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3, realizowane już są projekty i tutaj również odsyłam do naszej strony internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, gdzie znajduje się lista zawartych umów z beneficjentami. Można wyszukać w obszarze, na którym mieszkamy, beneficjenta, czyli operatora, który realizuje takie wsparcie, możemy się do niego zgłosić z zapytaniem, czy ewentualnie dla naszego dzieciątka znajdzie się miejsce w projekcie. Jak chodzi o edukację przedszkolną, to tutaj kieruję Państwa również do naszej strony internetowej. W ramach działania 8.1.1 również zamieszczamy informacje o tym, kto realizuje miejsce edukacji przedszkolnej dla dzieci. Na ten moment wiemy, że około 1000 miejsc już jest stworzonych, tym niemniej jesteśmy dopiero na początku realizacji naszych projektów, także tych miejsc ma powstać tak naprawdę kilkanaście tysięcy. W ramach działań związanych z obszarem zdrowia będziemy realizowali mnóstwo projektów w obszarach,
które najbardziej doskwierają naszym mieszkańcom, to będą choroby układu oddechowego, choroby układu kostno-stawowego, nowotwory. W ramach ogłoszonych już konkursów realizujemy już jeden projekt. Jest to bardzo duży projekt, który swoim zasięgiem obejmuje całe nasze województwo wielkopolskie. Jest to projekt profilaktyki raka szyjki macicy oraz profilaktyki nowotworów piersi. W tym momencie jesteśmy w trakcie rozpoczęcia realizacji projektu, ale już pierwsze działania się rozpoczęły. Już jeżdżą po naszym województwie mammobusy, cytobusy. Już można na te badania się zgłaszać. Celem naszym jest to, żeby jak najszybciej takie zmiany ewentualne chorobowe wykryć i jak najszybciej kierować na leczenie. Oprócz tego będziemy realizowali mnóstwo innych działań związanych z profilaktyką zdrowotną czy też z rehabilitacją. Mamy nadzieję, że realizowane przez nas działania podniosą poziom zdrowia społeczeństwa, tak aby mieszkańcy naszego województwa mogli jak najdłużej w dobrym zdrowiu pozostawać na rynku pracy. W obszarze edukacji jednym z niezwykle ważnych elementów jest kształcenie zawodowe, zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Jako samorząd województwa wielkopolskiego realizujemy bardzo duży projekt, który jest kontynuacją projektu, który realizowaliśmy w poprzedniej perspektywie finansowej i który przynosił bardzo dobre efekty. Jest to projekt o nazwie Czas Zawodowców. W tym momencie jest to Czas Zawodowców PiS. W ramach tego projektu, jak i w ramach innych działań związanych z obszarem kształcenia zawodowego, chcemy, aby kształcenie zawodowe podniosło swoją jakość, aby to, czego dzieci uczą się, dzieci czy też dorośli, którzy kształcą się w zawodzie, czego się uczą, aby to było jak najbardziej zbliżone do rynku pracy i jak najbardziej odpowiadało na potrzeby tego rynku pracy, bo chcemy uniknąć takiej sytuacji, żeby wspierać projekty, które tak naprawdę nie odpowiadają właśnie na to zapotrzebowanie rynku pracy. W ramach tych działań doposażamy pracownie, warsztaty szkolne, tak aby te warunki były jak najbardziej zbliżone do tych występujących w naturalnym środowisku pracy, ale też bardzo mocno podkreślamy wartość staży. I tutaj bezwarunkowo wskazujemy na to, że w każdym jednym projekcie staże dla uczniów u przedsiębiorców muszą się znaleźć. W ramach obszaru włączenia społecznego realizujemy takie wyodrębnione działanie, które związane jest z rozwojem ekonomii społecznej. W ramach tego działania realizujemy dwa typy projektów. Jeden z nich to jest projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. I ośrodek ten ma na celu wsparcie koordynacji sektora ekonomii społecznej, czyli wytyczanie ścieżek i dopilnowanie, aby podmioty, które uczestniczą w działaniach związanych z ekonomią społeczną, współpracowały, kooperowały, uzupełniały się i tak, aby te działania przynosiły maksymalną wartość dodaną. W trybie konkursowym zaś wdrażamy projekty ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. To są te podmioty, między innymi, których działalność koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jest ich 5 w naszym województwie. Jeden w Poznaniu, drugi w Kaliszu, Piła, Konin i Leszno. One mają na celu podnoszenie takiej aktywności lokalnej, nawiązywanie współpracy lokalnych, animowanie społeczeństwa oraz doprowadzenie do tego, żeby jak najbardziej umocnił się sektor przedsiębiorczości społecznej. W ramach swoich projektów między innymi również udzielają dotacji na rozpoczęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego bądź też na tworzenie dodatkowych miejsc pracy w istniejących już przedsiębiorstwach społecznych. W projektach realizowanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej ma powstać docelowo 810 nowych miejsc pracy. Są to miejsca pracy dla osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i mamy podstawy przypuszczać, że te osoby nie poradziłyby sobie na regularnym rynku pracy. W związku z czym praca w formie przedsiębiorcy społecznego czy też pracownika przedsiębiorcy społecznego być może jest jedyną szansą dla takich osób na zatrudnienie, przynajmniej w pierwszym etapie ich aktywizacji społeczno-zawodowej.